Jezus wychodząc z kafarnaum ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, Faryzeusze mówili do jego uczniów: Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Święto świętego Mateusza i takie słowo dla nas dzisiaj na to wszystko, czego doświadczamy, na te zmagania, które mamy w domu z najbliższymi, na choroby, które przychodzą, cierpienie, którego doświadczamy. Dzisiaj jakoś słyszę takie jedno słowo, że że nie wystarczy nie grzeszyć. My czasami tak myślimy, że najważniejsze, żeby nie grzeszyć, żeby być w porządku wobec Pana Boga, żeby Pan Bóg nie mógł nam policzyć naszych grzechów. A dzisiaj święty Paweł Zaprasza nas do tego, albo inaczej, mówi nam, że jesteśmy powołani do tego, żeby dojść do miary wielkości według pełni Chrystusa. To znaczy, nie chodzi o to, żeby nie grzeszyć. Chodzi o to, żeby w nas mógł ukształtować się Syn Boży. Żebyśmy. Byli świętymi, jak On jest święty, żebyśmy się stali naprawdę ciałem Chrystusa. I to wszystko, co Kościół czyni, to czyni właśnie w tym celu. Święty Paweł mówi, że każdy otrzymał pewną łaskę, pewien dar do tego, żeby budować Kościół, który po co jest? Kościół ma przysposobić świętych do tego, żeby doszli do pełnego poznania Syna Bożego i do miary wielkości właśnie według pełni Chrystusa. W Kościele, kiedy się gromadzimy, kiedy słuchamy słowa, kiedy sprawujemy sakramenty, to czynimy to po to, żeby móc wzrastać. Bo my możemy całe nasze życie zajmować się wykorzenianiem grzechów. Żeby być bardziej cierpliwym, żeby nie mówić wulgaryzmów, żeby nie, wiem, nie sądzić, żeby przestrzegać wszystkich przykazań. I... I możemy zajmować się taką wiwisekcją, robić wiwisekcję na żywym organizmie, zajmować się wyrywaniem chwastów, trudzić się, być tak pochylonym i skupionym na sobie, żeby ciągle te wszystkie nasze słabości wyrugować z naszego życia, a nigdy nie podnieść głowy ku niebu, żeby zobaczyć, do czego nas Bóg woła, do czego nas powołuje. Myślę, że to jest dzisiaj takie główne przesłanie, przynajmniej dla mnie. Nie? Chodzimy do spowiedzi, po co chodzimy do spowiedzi na przykład? No, żeby, żeby otrzymać przebaczenie grzechów. To znaczy, ale po co mamy otrzymać to przebaczenie grzechów? Żeby być w porządku, nie chodzi o to, żeby być w porządku. Chodzi o to, żeby. Tam, oddając nasze grzechy, móc otrzymać ducha świętego. Ducha świętego, który jest duchem Chrystusa. Żeby móc pójść naprzód. Żeby w nas mógł ukształtować się Syn Boży. Ja myślę, że potrzebujemy tego słuchać i słuchać. Bo kiedy będzie w nas Chrystus, będziemy w stanie. Spotykać drugiego człowieka, tak jak Chrystus dzisiaj, kiedy przechodzi, widzi człowieka. My często nie widzimy człowieka. Często widzimy jego słabości, widzimy jego grzechy, zaczynamy sądzić, zaczynamy obmawiać, zaczynamy pouczać. Może dlatego nasze dzieci nie są w stanie z nami wytrzymać. Nie chcą nas już słuchać, bo ciągle tylko najchętniej byśmy ich pouczali. Dzisiaj Chrystus widzi celnika, grzesznika, ale widzi człowieka. Widzi kogoś, kto ma na imię Mateusz. Mateusz znaczy dar Boży. Widzi kogoś, kto w danym momencie jest darem Boga dla niego. I potrafi go pociągnąć za sobą. Mówi do niego, pójdź za mną. To znaczy to, co potem powie faryzeuszom. Starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę bardziej miłosierdzia niż ofiary. Miłosierdzie. Chcemy wiedzieć, co to jest miłosierdzie, patrzymy się na krzyż. To jest miłosierdzie. To jest coś, co święty Paweł dzisiaj w tym, pierwszym, w tym pierwszym czytaniu mówił, żeby postępować zgodnie, godnie powołania. Jesteśmy powołani do tego, żeby w nas był Chrystus. Żeby w nas było to myślenie, chcę bardziej miłosierdzia niż ofiary. Dlatego jesteśmy w stanie, kiedy będziemy wzrastać w Chrystusie, będziemy w stanie spotykać drugiego człowieka, widzieć drugiego człowieka, widzieć jego cierpienie, widzieć jego słabości też, ale przede wszystkim widzieć w nim dar Boży. Traktować z pokorą, z cichością, łagodnością, cierpliwością, Znosząc siebie wzajemnie w miłości, a nie mówiąc: Już nie mogę sobie, nie mogę Cię znosić, nie właśnie znosząc siebie nawzajem, czy to w naszych domach, nasze dzieci, współmałżonków, czy we wspólnotach, w których jesteśmy. Dostrzegać w tym drugim dar Boży, który czasami jest trudnym darem Bożym, bo ma swoje przywary, ma swoje słabości. Ma swoje kanty i nas uwiera, i takiego, taki dar Boży nawet byśmy wyrzucili na śmieci. Takiego daru Bożego to ja nie chcę. Ale dzisiaj Święty Paweł mówi, że jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Także w tych trudnych darach Bożych, w tym bracie. Które nam tak uwiera w tej żonie, która jest nie do zniesienia, w tym mężu, który jest nie do wytrzymania. Działa Bóg, jest darem Boga dla mnie, ale to jest możliwe, wiecie, tylko właśnie wtedy, kiedy wiemy, że jesteśmy powołani do tego, żeby dążyć do miary wielkości według pełni Chrystusa. Że nie chodzi o to, żeby Pan Bóg nie miał mi nic do zarzucenia, tylko żebym. We mnie kształtował się obraz Chrystusa. Dlatego Chrystus będzie dzisiaj przychodził na tej Eucharystii. Będzie mówił, to jest moje ciało, bierz i jedz, moja krew, bierz i pij. To czyni na moją pamiątkę. I będziemy prosić Go, żebyśmy mogli stać się jednym ciałem i jedną duszą z Chrystusem. Żeby dał nam Ducha Świętego, który sprawi, że będziemy szukali jedności z drugim człowiekiem. Widzieli w Nim dar Boży. Takie słowo, które dzisiaj do nas przychodzi. I wtedy, wiecie, będzie to, co mówi dzisiaj Psalm. Że niebiosa będą opowiadać chwałę Boga, że dzień będzie opowiadał dniowi, noc, nocy będzie wiadomość przekazywać. Nasze życie będzie, nawet bez słowa, będziemy głosić, będziemy obwieszczać. Obecność Boga, bo nikt, żaden człowiek nie jest do tego zdolny, tylko ten, w którym jest duch Chrystusa, według Jego pełni.